Dzień dobry, cześć kochani, witam się z wami po długiej przerwie od nagrywania z domu i z Mikołajkiem. Wiem, że tęskniliście, bo piszecie, wróciliśmy, żyjemy. Więcej opowiem zaraz, idę się troszeczkę podmalować, ogarnąć, żeby zacząć dzień i wracam. Pomalowana, przygotowana, próbuję coś nagrać, ale Mikołaj ma nową zabawkę. Ma swoją furę, z której ciągle leci muzyczka i słuchajcie, ja się odezwę i opowiem wszystko, bo jest tego dużo, po takiej przerwie nazbierało się kupę rzeczy. Wszystko opowiem jak młodziaczek, ten młodziaczek mój szefo, tak, jak pójdzie spać. Wiem, że za nim tęskniliście, on jak widocze wami też. Także opowiem wszystko jak młody zaśnie, wtedy na spokojnie. Poopowiadam od początku, co się działo, jak wróciliśmy z podróży poślubnej, bo pewne perturbacje i pewne, jak to? Mikuś, w samolocie, jak to się nazywa? Jak to się nazywasz? Turbulencje, perturbacje z powrotem tutaj do życia były, pojawiły się, nie było lekko, pomieszało się wszystko, także to później. Jestem, wracam, kochani, maluszek mi zasnął, także na spokojnie mogę wam wszystko poopowiadać. Wybaczcie, że ten pierwszy vlog po powrocie z podróży poślubnej, w ogóle po takim powrocie od nagrywania, bo ja przez tydzień nie nagrywałam, to też zaraz wam powiem dlaczego. No, że będzie troszeczkę gadany. A nie nagrywałam, dlatego że jak wiecie, było dużo filmów z podróży poślubnej, ja musiałam to zmontować. I w międzyczasie jakbym nagrywała filmy, vlogi już z powrotu tutaj z domu, no to by było tak, że zobaczylibyście to z tygodniowym opóźnieniem. Wolę jednak, żebyście byli na bieżąco, więc po prostu dopiero zaczynam teraz nagrywanie. Ale słuchajcie, co się działo? Wróciliśmy pełni energii, wyzwanie z Jumaszką, do działania, do zdrowego odżywiania, do treningów, a tu na dzień dobry. Problem z Mikołajkiem, Mikołajek w sumie chory. W sumie miał tak straszne odparzenia, wyobraźcie sobie, że aż mu się purchle robiły i mam nadzieję, że wam się ta informacja nie przyda, ale gdyby, to wyobraźcie sobie, co jest najlepsze. Najlepsza na świecie na te odparzenia, na te purchle jest mąka ziemniaczana. Naprawdę. My kupiliśmy wszystkie możliwe maście, byłam u lekarza, polecił też jakieś tam maście, wydałam kupę pieniędzy i żadna nie pomogła, żadna. I jakoś tak się stało, że taka znajoma, starsza pani nam poleciła, posmarujcie mąką, tylko mąką zasypcie. I rzeczywiście 3 dni i tak pięknie zaczęło schodzić, że rewelacja, także jakby wasze dzieciaczki miały odparzenia, darujcie sobie maście, sudokremy, też w naszym przypadku sudokrem nie pomógł, mąka ziemniaczana najlepsza. No ale z tych całych odparzeń, z tego wszystkiego Mikołajek miał gorączkę, przez to też nie pojechaliśmy na weekend, mieliśmy się spotkać ze znajomymi, jechać na urodziny, jechać też do rodziny, no i nic z tego nie wyszło, bo Mikołaj gorączkował. Później ja byłam chora, także jak miało być od poniedziałku wyzwanie z Jumaszką, treningi, zdrowe odżywianie, to był tylko gil z nosa, leżenie, umieranie i tyle z tego było. Co prawda, jeżeli chodzi o dietę, to dietę trzymałam, ale nie robiłam treningów. Po prostu nie robiłam, bo byłam tak chora, że tego się nie dało opisać. No po prostu jesień. Ja jestem zawsze na jesień i na wiosnę jestem zawsze chora. Także cały tydzień, że tak powiem, treningowo do kitu. Także tyle, jeżeli chodzi o te powroty. Dopiero teraz zaczynamy naprawdę z pełną parą, z właściwym takim 100% odżywiania i treningi w końcu, chociaż jeszcze jestem niedoleczona, ale nie. Już muszę zacząć dobry czas. No i ponadto, co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Słuchajcie, właśnie, wracam do pracy. W zeszłym tygodniu już 2 dni pracowałam, pomimo tego, że byłam chora, no ale miałam bardzo dużo zleceń, to gdzieś tam chociaż te 3 godziny dziennie siedziałam z gilem, z chusteczkami i po prostu pracowałam u siebie w domu przy komputerze, to nie ma problemu. I miałam nianię z polecenia, słuchajcie. A niania wywinęła mi dziś taki numer, że nie przyszła. I jestem w czarnej dy, bo nie mogłam dziś pracować. Jestem teraz już obłożona zleceniami. I tutaj każdy dzień dla mnie to jest bardzo duża strata i bardzo duże opóźnienie, które gdzieś tam będę musiała nadganiać. No i szukam znowu niani. Bo ta pani, która była wcześniej i niania, która była na weselu, słuchajcie, no to ona mówiła, że już od października nie chce. Także trudne sprawy, dam wam znać, jakie nianie będą mi się znowu przewijać. Teraz mieliśmy starszą panią, która pierwszy raz opiekowała się dziećmi, ale wiecie, taka naprawdę bardzo sympatyczna, uśmiechnięta, taka po prostu babcia do rany przyłóż. I takie podejście miała fajne do Mikołajka.
ale coś tak już mi ostatnio w piątek mówiła, że ona tak, no nie czuje się, może już nie te lata, nie ten wiek, ale w poniedziałek jeszcze przyjdzie. No i słuchajcie, mamy poniedziałek, a babci ani widu, ani słychu, zero informacji. Super, także zostałam na lodzie, już dałam ogłoszenie. Teraz będę testować nianie z internetu. Pierwsza nianie, którą miałam z internetu, to był strzał w dziesiątkę, była naprawdę najlepsza. Także mam nadzieję, że i tym razem się sprawdzi. No i jeszcze z newsów takich bardzo ważnych, w sumie najważniejszych. Mikołajek prawie chodzi. Ostatnio zrobił sam 3 kroki bez trzymanki, następnego dnia 2 kroczki, także już powoli, powoli, powoli idzie. Słuchajcie, te włosy, jakbyście w ogóle byłam, właśnie to nie widać, przed ślubem u fryzjera i fryzjerka mówi do mnie, może coś mi do włosów brakuje, bo Mikołajek mi je po prostu wyrywa. Kochani, także myślę, że tyle z newsów. Ze ślubu nie będzie i z wesela vloga, bo też się o to pytacie. Po prostu nikt nie nagrywał, nie angażowałam żadnego gościa do nagrywania vloga. I też nie chciałabym pokazywać, tak wolę tą strefę i już to przyjęcie. I wesele zostawić dla siebie i w ogóle na całą ceremonię. No i słuchajcie, młody właśnie zasnął. Ja przygotowuję drugie śniadanie. A jak wstanie, no to standardowo będziemy szli na spacerek, czyli już wrzucamy się w te rytmy takiej naszej codzienności, zgodnej z planem. Bo jak jest plan, to wtedy realizujemy wszystko właściwie, czyli zdrowe odżywianie i treningi są. A jak nie ma planu, to u nas wszystko leży, po prostu leży i kwiczy. A w międzyczasie, jak zrobię te drugie śniadanie, to jeszcze muszę wybrać zdjęcia dla fotografki z nasze ślubne, bo tam jest ponad 800 prawie zdjęć. Mamy wybrać 400. Także siadam i wybieram te fotki. No a potem, tak jak mówię, spacerek. Także też się cieszę, że wróciłam z nową energią, już zdrowa, wróciłam do vlogowania. I mam nadzieję, że u Was wyzwanie pierwszy tydzień poszedł lepiej niż u nas. Właśnie, jeszcze, no przecież, 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 a propos wyzwania. Słuchajcie, ważyłam się po powrocie z wakacji, ważyłam 67,1. 3,9 kg przez ślub, przez podróż poślubną, później tydzień po powrocie, ten jeszcze był wrzesień, także prawie 4 kilo, ale już zważyłam się tydzień później w tą sobotę i już straciłam 1,1 kg i ważę 65,9. Także tylko dietą bez treningów już ponad kilogram, ale to była ta woda zatrzymana, ja czułam jak po tym alkoholu jestem spuchnięta, to już nieraz Wam mówiłam we vlogu. Także wracamy na tory, napiszcie mi koniecznie. Bardzo Was proszę, koniecznie napiszcie mi pod tym filmem, jak, z jaką wagą zaczynaliście, jak Wam poszedł pierwszy tydzień i mocno trzymam kciuki, że lepiej niż u mnie, a teraz już wspólnie naprawdę do roboty. Kończę na razie tą pogadankę, tak jak mówię, biorę się do swoich spraw i pewnie odezwę się na spacerku. Kurczę, powiem Wam, że wybieram te zdjęcia, zaraz Wam pokażę. I niby, wiecie, wiele jest takich samych, podobnych, ale tak trudno jest odrzucić, bo na przykład no, na jednym zdjęciu jestem z jednym kolegą, na drugim zdjęciu jestem z Maćkiem bratem, tu z kolegą, tu z kolegą. I wiecie, chodzi o to, że fajnie by było jakby każdy, no każdego gościa załapać na zdjęciu, żeby miał też zdjęcie, żeby mogła mu wysłać jakąś pamiątkę. Także trudno odrzucić. Niby, bo, niby 400 zdjęć to jest dużo, się wydaje, a z drugiej strony nie do końca. Zaraz Wam pokażę, jak młodziaczek śpi, Maciuś kupił nową nianię. Oczywiście nie nianię taką do opieki, tylko nianię, że go widzę tutaj. O, sobie w łóżeczku młodziaczek śpi. Także mam na niego oko. Wybieram te zdjęcia. Jak tylko on wstanie, to będziemy szli na spacerek. U mnie jak zwykle pranie. To jest pokój, suszarnia, pranie, ale to już wiecie. Zbierał się na spacerek. Tatuś ubiera. Coś, Mikołaj, już twoje autko gra jak pijana żaba. Baterie się wyczerpują. Poproszę rączkę. Wyszliśmy na spacer, ale jest tak strasznie zimno, że robimy tylko szybkie kółeczko i zawracamy do domu, bo nie przygotowaliśmy się, nie ubrałam się wystarczająco ciepło. Także szybkie tempo, żeby się rozgrzać. I wracamy do domku.
I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że jest nam tak trudno nianie znaleźć. Nie jest łatwo o dobrą nianie, żebym miała podejście. To już wam kiedyś mówiłam w jednym filmie. To was odsyłam do tego filmu. A wcale tak źle nie płacę. Wydaje mi się, że na warunki ostrudzkie całkiem nieźle. Ale to i tak trzeba mieć podejście. Wiecie, jak to jest. W ogóle przypomniało mi się, jak niecały rok temu wam opowiadałam, że wiosną i latem Ostróda jest taka piękna, że jezioro piękne, wszystko piękne. A tu już w ogóle lato minęło, wiosna minęła, lato minęła, lato minęło, ślub minął, podróż poślubna minęła. I teraz tylko pozostaje nam trenować i zdrowo żyć. I czekać na kolejne wspaniałe, piękne wakacje, na wiosnę, na piękne widoki, piękne ciepłe spacery. Jakoś to przeżyjemy, no nie ma wyjścia. Jak to Maciuś ostatnio powiedział i się śmieliście z tego tekstu, jesteśmy Polakami, przeżyjemy wszystko. Kochani, wróciliśmy z tego mrozu do domu, jest tak zimno. Nie byliśmy mentalnie na to gotowi. Wiecie, niedawno wróciliśmy z upałów. Tydzień w domu, bo chorzy. W sumie ja chora i Mikołajek chory. Maciuś wychodził, ale nie było aż tak zimno, a dzisiaj masakra. I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, bo tak szłam i sobie myślałam właśnie, że już rok minął, odkąd prowadzę kanał. Będzie specjalny odcinek na rok, bo tak, dokładnie minęło 10 września, minął rok, jak prowadzę kanał, ale w związku z tym, że był ślub, dużo przygotowań, myśleliśmy o czymś innym, to nie nagrywałam, czekajcie, o, nie nagrywałam specjalnego odcinka, a teraz będzie na to czas. To nagram i w najbliższym czasie pojawi się na kanale. No i właśnie jak tak szłam i sobie rozmyślałam, że to już rok minął, to pamiętam czasy, jak sobie mówiłam, o, chwilkę, muszę położyć szkraba. O, że jak Mikołajek będzie większy, to będzie tak fajnie, będę miała tyle czasu na nagrywanie vlogów. Powiem wam, że im jest większy, tym jest trudniej, no bo każde dziecko jest inne. Moje jest takie, że potrzebuje bardzo dużo uwagi rodziców. Potrzebuje atencji, potrzebuje, żeby się po prostu nim zajmować, żeby się nim bawić. Nie może być tak sobie pozostawiony. Nawet jak sobie usiądę z kawą czy z herbatą, a on się tutaj bawi przy telewizorze, no to jest okej. Ale jak właśnie tylko zobaczy, że odpalamy kamerę, to koniec zabawy. To Mikołajek, wiecie, albo chce zabrać aparat, o właśnie tak jak teraz, tego koniecznie dostać, albo no po prostu nie daje nic nagrać. Także trochę tak mnie, wiecie, tak się obawiałam, kurczę, co to będzie, jak tych vlogów będzie coraz mniej, bo też z jednej strony naprawdę ja to robię dla ogromnej przyjemności, ale z drugiej strony im was jest więcej, to czuję taką... może nie presję, ale taką odpowiedzialność, że skoro chcecie mnie oglądać, no to warto by było, żeby te minimum dwa filmy w tygodniu się pojawiały. Wcześniej wrzucałam po trzy filmy tygodniowo. Także zobaczymy. Miejcie na uwadze to, że ja naprawdę się staram, żeby filmów było jak najwięcej. Ja uwielbiam nagrywać, ale po prostu nie zawsze się da. Prawda, Mikołajuś? Nie zawsze się da nagrać. Pokaż, jaki masz pilocik swój. Musieliśmy mu kupić pilot, bo przejął nasz od telewizora i nie dało się przełączać. A jak zdobył ten nasz pilot, to tak uciekał z taką radością, tak? Uciekał z radością, że ma pilot. No a kochani, jeszcze... No, pokaż! Super! Kochani, wracając jeszcze do niani. Naprawdę jest trudno, ale to z tego względu, że nawet ktoś może mieć bardzo dobre chęci zajmowania się Mikołajkiem, ktoś może mieć doświadczenie, ale wiecie jak to jest, jak nie ma tej chemii między dzieckiem a nianią, jak nie ma chemii między mną a nianią, no to jest trudno. A potem jeszcze może być tak, że jak jest ta chemia ze mną, z Mikołajkiem i z nianią, to niania po miesiącu stwierdzi, nie, jednak nie, za ciężka praca. A ja naprawdę potrzebuję niani tak na dłużej, no do wakacji to jest minimum. Wakacje to mam taki sezon ogórkowy, jak to się mówi, mało zleceń, mogę nie brać tych zleceń. Także okej, ale wrzesień, październik już się zaczyna. Nie wiem, czy słyszycie, co mówię, bo tylko muzyczki Mikołajusia, tak? Z góry was przepraszam, jak ten vlog będzie gadany i chaotyczny, ale jak się długo nie nagrywa, to słuchajcie, wiele rzeczy się zbiera, to wiecie, że ja po dłuższej przerwie, czyli tam tygodniowej, czy niecałym tygodniu, to zawsze dużo gadam, bo mam dużo do opowiedzenia wam. Dobra, w tej chwili musimy kończyć, bo
bo to już nic z tego teraz nie będzie. Przygotowujemy obiadek. Tak. Mikuś, tutaj mamusi powiedzieć jedno zdanie i obiecuję, już wyłączam kamerę. Chciałam wam powiedzieć takie, wiecie, jedno zdanie na szybko jeszcze, że nigdy, ale to nigdy nie było tak trudno wrócić właśnie na zdrowe tryby dietetyczno-odchudzająco-treningowe, a to z tego względu, tak jak mówiłam, choroba. Ale oprócz tego, wiecie, taki główny cel, takim jakim był ślub, ale to cel, to był cel pośredni, dlatego że no chciałam, wiadomo, wyglądać na ślubie jak najładniej i wejść w tą suknię. Co? Mam się ma ząbki. A teraz trzeba kontynuować wyzwanie. Ale nagle mam takie poczucie, że nie muszę się śpieszyć, wiecie o co chodzi? Nie ma pośpiechu, no ale nic. Słuchajcie, teraz to ja mam szansę wykazać właśnie to, jaka byłam mądra i to wszystko, co wam przekazywałam, teraz muszę ponownie wdrożyć w swoje życie i ponownie tego wszystkiego się trzymać. No, wyszłabym na mega hipokrytkę, gdybym teraz, wiecie, olała sprawę, a taka mądra się wypowiadała przez tyle tygodni. Nie, 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 słuchajcie, to nie ja. Ja jak mówię, tak robię, także to będziecie widzieć i obserwować. Po prostu pierwszy raz mamy taki długi rozpęd, ale też niejednokrotnie sobie udowodniłam w tej swojej całej długiej ścieżce odchudzania, że czasami naprawdę warto, a jak nie warto, to się zdarza, albo czasami nawet trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby móc iść do przodu i zrobić krok do przodu. I taka jest prawda. I w tym wypadku ja zrobiłam te dwa kroki w tył, bo sobie, wiecie, popuściłam całkiem na podróży poślubnej, potem tydzień chorobowy, żeby teraz właśnie zrobić krok do przodu, czyli pocisnąć na maksa i nie ma zmiłuj. I wy jesteście moją motywacją. Jesteście moją motywacją. A tymczasem odzywam się później, robię obiad, bo jestem głodna. Wybaczcie, bym was nakłamała, ale muszę być z wami szczera i uczciwa. No nie poćwiczę cały ten tydzień. Nie poćwiczę. Słuchajcie, w środę idę na pewien... Może nie zabieg. Ale nic poważnego, nie przejmujcie się. Znaczy bardzo poważny w sumie, bo będzie to bardzo poważna zmiana mojego wyglądu. I tylko tyle na razie wam mogę powiedzieć. Tak. Jak już to wszystko skończę, to efekty pracy wam pokażę. No ale niestety w związku z tym... O, kto tu idzie? W związku z tym niewskazane są treningi, po prostu nie można. Także będę miała 2 dni przerwy. Ale cały czas będzie zdrowe odżywianie. Bo może się nie śpieszymy, robimy wszystko w swoim tempie. Bo tak jak wam mówiłam, nie odchudzamy się do lata, do Sylwestra, do świąt. Nie. Po prostu osiągniemy w końcu zamierzony cel. A wiecie o tym doskonale, na pewno te z was, które już odchudzają się x czasu, najtrudniejsze są ostatnie kilogramy. Tak jak mi zostało teraz ostatnich tych 6 kilogramów, 7, no bo przytyłam, 7 kilogramów, to są najtrudniejsze kilogramy do zrzutu, jak już się 20 zrzuciło. Ale grunt, to się nie poddawać. Cały czas właśnie gdzieś tam sobie... Cały czas gdzieś tam tą, nie poprzeczkę sobie podnosić, tylko cały czas dążyć do tego celu. Najgorzej, co można zrobić, to po prostu się poddać, powiedzieć, a dobra, potknęłam się raz, drugi, trzeci, tu mi pod górkę, bo właśnie nie mogę ćwiczyć 2 dni, bo coś tam, bo właśnie będzie zabieg. Później pojawią się 2 imprezy urodzinowe, no których nie można odmówić, bo jest to rodzina, trzeba być i tutaj... Trzeba zachować racjonalizm. No nie ma wyjścia. Po prostu nie ma wyjścia. Młody mi kaszle, bo pcha klocka do buzi. Ale na tyle jest duży, że się nie zadławi. Spokojnie. Także trzeba zachować we wszystkim racjonalizm. I się nie poddawać. To jest najważniejsze. Bo bym mogła powiedzieć, nie, teraz nie mogę ćwiczyć. Potem są imprezy urodzinowe, będę jadła. Więc dobra, olejmy, zacznijmy od listopada. Albo dobra, olejmy, już tą sprawę, już tyle schudłam i... Po co się dalej odchudzać? Przecież wszyscy mi mówią, że już wystarczy. Ja sobie założyłam cel i ja do czegoś dążę. I choćby miało to trwać o parę tygodni dłużej, o miesiąc dłużej, to i tak to zrobię. A wy razem ze mną, dziewczyny,
błagam was, nie poddawajcie się i mi napiszcie koniecznie w komentarzach, jak wam idzie. Ja jestem strasznie ciekawa, wierzę głęboko w to i coś tak czuję, że na pewno lepiej wam poszło w zeszłym tygodniu niż mi. Mikołajuś dostał swoją komórę, bo cały czas zabiera naszą, a ta posiada taką fajną opcję, że można mu się nagrać i jak na przykład ja gdzieś idę i Maciuś zostaje z Mikołajkiem, to ja się nagrywam, uwaga. Fajne, nie? A jak Maciuś zostaje, jak ja zostaję z Mikołajkiem, to wtedy się nagrywa Maciuś. No i tym oto sposobem Mikołajuś może słuchać naszych głosów. Idę mu oddać komórę, bo właśnie z wózka ją wyciągałam, bo Mikołaj z tym jeździ w wózku. Bo ciągle szuka swojej, ale co tam jego komóra? Mówiłam wam. Nasz pilot telewizora. To jest po prostu zabawka numer jeden. Numer jeden, pilot od telewizora. Ach, Mikuś, masz swój pilot, masz swoją komórę, furę nawet masz i co? I wolisz pilocik. Kochani, będziemy się na dzisiaj z wami żegnać. Myślę, że na początek właśnie, żeby nie zalać was wielką falą informacji po przerwie, powiedzieliśmy co u nas. Co się dzieje, że nie jest lekko, nie jest tak kolorowo. Wy sobie nie myślcie, że Jumaszka to tak, ona wraca z wakacji, w ogóle wszystko pięknie, gładko idzie i w ogóle tak. I schudłam już 10 kilo. Nie. Słuchajcie, mam bardzo trudny start, ale damy radę. Bo tak jak wam powiedziałam, czasem trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby móc iść do przodu i też tego wam życzę, jeżeli macie jakieś potknięcia, czasem tak po prostu musi być, a potem lecimy dalej. Już niedługo się odzywam w kolejnym filmie, na który już po części was zapraszam na jakiś nasz wspólny vlog, który pojawi się być może jeszcze w tym tygodniu. Trzymajcie się, buziaczki kochani, dziękuję za wszystkie komentarze pod filmami z podróży poślubnej, było to niezwykle miłe. Fantastycznie przyjęliście te filmy. No a my wracamy już do normalności, do codzienności. Kochani, jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Dziękuję, że was coraz więcej przybywa, dziękuję, że oglądacie, że komentujecie, że lajkujecie i że jesteście z nami. A ja trzymam za was mocno kciuki. Pamiętajcie, żeby napisać jak wam idzie, bo mam nadzieję, że podniesiecie mi na duchu. Buziaki, trzymajcie się i słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!